Ile tak naprawdę płacimy podatków? Pozwólcie, że troszeczkę spróbuję otworzyć wam te oczka. Weźmy na przykład zwykłą produkcję. Zasada kupna i sprzedaż całkowicie uproszczona. Pewien producent tworzy produkt X. Tak, koszt produkcji wyniósł złotówkę, więc wiadomo, producent chce zarobić, sprzedaje produkt za 2 złote, powinien mieć złotówkę zysku, tak? Nie, musi zapłacić 10% podatku, czyli zarobił 90 groszy. Produkt trafia w ręce sprzedawcy. Sprzedawca kupił produkt od producenta, jednakże nie zapłacił 2 złote. Nie, przecież musiał zapłacić również 22% podatku, czyli koszt ku zakupu tego produktu to było 2,44. Chce coś zarobić, więc naturalnie wystawi pewnie produkt za jakieś powiedzmy 3 złote. Czyli powinien mieć 66 groszy zarobku na tym produkcie, jednakże oczywiście musi zapłacić 10% podatku. Produkt wtedy trafia do klienta. Jako że znów mamy tutaj umowę kupna-sprzedaż, znowu mamy VAT, oczywiście 22%, dlatego klient nie kupuje produktu za 3 zł, tylko za 3,66, ale żeby kupić produkt za 3,66, musi najpierw zarobić te pieniądze, z czego musi zapłacić 10% podatku, czyli tak naprawdę koszt tego produktu wynosi dla klienta około 4 zł. I tak w dużym uproszczeniu wygląda sprawa podatków oraz kto ile zarobił za dany produkt i usługę w naszym kraju.